Cześć, z tej strony. W poprzednich odcinkach wojowaliśmy trochę statku się porozbijało. I miałem pewne wątpliwości, czy ta droga tutaj dojazdowa ma jakiś sens, ale teraz jak patrzę na ten portal tutaj do Goblis, to może nie jest to taki zły pomysł, żeby tutaj podrzucić statki do tej floty, a oczywiście krak też musi swoje tutaj dostać. Na szczęście jest tutaj w drodze kolega z niowcami. Pożyczone fregaty. Nie wiem, czy one tutaj jeszcze się przydadzą. No powiedzmy 5000 od łebka. Ja właśnie coś zastanawiam nad jedną rzeczą. Policzyć. 29 punktów, tak? 3. Czy to ma sens? Tylko, że one mają ten kadłub taki 17. To jest szybko będą pękać, jak oni mają w lotniskowce. Bo może flota łowców jeszcze by miała jakiś sens. 3 razy nie 10, tylko 3 razy 9, 27, tak? I 27 razy 5500. Nie oblicza tego w pamięci. To by mogło mieć niezłe uderzenie. 27. 27 razy 5. No, wychodzi sporo, 168 tysięcy, tak, w ataku. Źle to liczę, Jezus Maria. To ma być 9 statków, tak? Bo liczymy punkty dowodzenia. 9 razy 5, 500. 49 tysięcy, to nie jest aż tak dużo. Po prostu nie mam, czy ich wyzłomować, czy nie. Chyba jednak tak, nie ciążą w ogóle na budżecie, tak? 7700 plus, no. Mimo, że pościągałem tą dodatkową produkcję pyłu, to oni mi za bardzo nie pomogą. I teraz tak, czy tutaj Horacy już sobie poradzi, czy też mam mu nos wycierać, jak mu pojawiają się jakieś statki przybysze? Ja mi się wydaje, że on tu już ich dokończy. Przybyszy, podziemnych oczywiście, bo są podziemni. Więc ja może te statki, kolos. O, tu jest sytuacja. Czy krak zdąży zwiać? Nie zdąży. Oni tu stoją, była bitwa. Będzie trzeba się salwować ucieczką i chyba tam nikt nie doleci, bo tu czy kolega doleci? Ma jedną turkę do tego systemu. Przy jego mobilności jedna tura by mu brakowała, mógłby tam dotrzeć. Czyli tak, kolosa wstępnie dajmy nieprostej nawet. Przynajmniej jedna cytata uniemożliwia ruch swobodny? Aha, czyli tu nie można, ale tam już tak. To nie jest źle. To nie jest źle w takim razie, jak dla mnie. Tego tu już pilnować nie trzeba. I to jest behemocik wojskowy. Flota piracka? Czy to jest piraci? Oh my god. Aha, to są oni? W tą stronę wy zmierzacie? Tutaj chyba. Czy ja mam szansę mimo wszystko niechcący wykonać misję piracką, której w ogóle nie miałem za najlepszego zmiaru wykonywać? Może akurat tak, tu trzeba by tylko przychwycić tych. No tak wynika, że to jest przywódca Ligi Piratów. Tak, tu stoją chłopacy. Nie rzucam ich do walki na razie. Tu ktoś zwiał, obity. Ale zwiewa do kolegów. No tak, oni są może słabi, ale z ich trzech.
Wytrzymajmy psychicznie, poczekajmy na posiłki. I tu jest właśnie jeszcze liniowiec. Ja mi się wydaje, że muszę go pchać w kierunku granicy. Granicy, w kierunku działań. Nie ma za bardzo na to wyjścia. Trzeba tak zrobić. Czy jeszcze jakaś produkcja się odbywa gdzieś statków? Tu jeszcze będzie jakiś. Nie jestem pewien, czy więcej jest ich potrzebnych. Ale, że mamy trochę tak, powiedzmy, możliwości. Zajrzyjmy, tak? Ach, przepraszam, źle patrzałem. Gonos, Nair, Pixis. Czyli u najlepszych już jest zamówione. Czyli będą statki. Dobra, będziemy je wszystkie przepychać przez Horacjusza, mi się wydaje. Tak. I tutaj gdzieś dalej, tak? Jest trochę jazdy, tak? Ale tak naprawdę kawał drogi się pokonuje jednym skokiem. A tu już oni mogą przejąć. Czy wyjść im naprzeciw? Jest to bardzo dobre pytanie. Aha. Czy ja zdążę? Jest możliwość? A i co? I to jest ratunek. To jest dużo punktów. Tu może nie, to są szkółne robężnicze, ale to jest ratunek. Ewentualny, bo on mógłby dostać po karku troszkę. No pewnie by uciekł, ale to już wiecie, nie wiadomo, czy tam nie ma jakichś wyposażeń dziwnych. I teraz o. Jadymy. Dobra. I oczywiście nie wziąłem pod uwagę, że oni tu mogą mieć coś pod maską, ale. Energia z osłonami. Ale kolega nie ma punktów akcji. Nie ma punktów akcji i to jest jedynie. A to miało sens, tak? To miało sens, bo to jest wzmocnienie tego zgrupowania. Także oni się dwa razy zastanowią. Tu latają już dziel planet w Horatiusze. No, potrzebne sobie nieźle. Wykończył taki system tutaj. Okej, okay. To jest dobrze. To jest dobrze. To miało sens, tak może być. Tych już tutaj nie będę ich tutaj ręczył. Kto to jest? Wodiani. Wodiani. Powściągliwi, tak? Co ja chciałem? Biłem się z myślami, czy nie wysłać dużo surowców, sofonków, tak dla jaj. Czy oni coś z tym zrobią? Bo zobaczcie, co oni są kiepscy. Czy oni tu mają chociaż system, który by miał dobry przemysł? Tego Eridanusa trzeba by tutaj utrzymać w kupie. A ja tutaj nie mam za bardzo jak wrócić. Chyba, że... Bo tu mnie tutaj nikt nie podleci na razie, tak? Tu jest jakaś... Oni coś tu próbują zrobić. O, to coś jest, jakaś flota. To ma jakiś sens. Ja myślę, że ja bym przesunął tą flotę oblężniczą. To nie służy do walki, tak? Ale po prostu tu. Dobra. Tak, żeby coś tam stało, nie? Ale i tak muszę powiedzieć, kurczę, że dużo budowy jeszcze przed nami, no. Budujemy Wiostium, tak? Robimy co możemy. Ale nawet jeżeli robimy co możemy, to i tak trzeba teraz puścić turę. Dobra. Czy na 8 punktach ruchu można pokonać ten dystans? Może tak? Bina wojna. Ciekawe, co zrobicie z tym dalej. Co to jest? Momencik. To jest tamcik przesunąłem, nie? To nie boimy się. O, rety sypią się powiadomienia.
Tak, to jest tam chyba, nie? To mamy akurat pociski. Jesteśmy zupełnie dobrze ustawieni na nich. Czyli tak, macie energię. To moc osłony. Duża porażka? Czemu aż tak źle? Słabo draźnięci. Nie powinno być aż tak źle. Bohater Zeins, właśnie. Czy ja to jestem w stanie wykopać dla niego jeszcze jakieś wzmocnienie dla przemysłu? No, mi się wydaje, że nie. No, same bojowe są wolne, nie? Albo takie, które mnie nie interesują, tak jak wzmacnianie nauki. No i daje to, co tak naprawdę mnie interesuje. A tutaj ma... O, to byśmy brali, tak? Tylko, że nie ma tych punktów jeszcze. Ranas i tu mamy Wodianich. Musimy ich zawdzić w spokoju. I teraz zobaczmy. Coś tu jest nie tak. Przecież oni nie są tacy mocni, żeby tak mieli bić. Co tu może być? Bohater poziomu 20, no rozumiem, ale... A to już bez przesady. Ty, mistrzu świata, dotrzesz tu. Nie masz punktów, nie? Dobra, ja nic nie mówiłem. Okej, okay, teraz... 13 poziom. No musi iść ten bohater główny, tak? Statek naprawmy, oczywiście. Ten też. I teraz... Nie, czy nie przesadziłem. I to jest taki max, nie? Ale... Jak ja normalnie nie mam tutaj żadnych pomysłów na... badania naukowe, to dobrym pomysłem będzie to. Dodatkowe punkty dowodzenia. Czy jak tutaj dojdą 4, to będzie 33, tak? I wtedy wystarczyłoby, żeby było 30, to już wejdzie jeszcze dodatkowy statek. Liniowiec. I ty, mój drogi, tego liniowca możesz już oddać. Tak, to jest dobrze. Jego osobisty statek. Czy nie jest tak, że bohaterowie mają źle wpisywane statki? Zobaczmy tu. Bueno, ludzie... Gęste, tak?
Na tym etapie sądy moglibyśmy sobie chyba darować. I co byśmy mogli dać? Zobaczmy. Napęd, oho, ho. Wzmacniacz kinetyczny. O, to jest coś fajnego, nie? Silnik, punkt ruchu 6. Momencik, tu jest od pocisków. A wzmocnienie od energii? Nie odkryłem tego. Obrażenia energetyczne. Plus 30%, tak? No, chciałem to jakoś pozamieniać, żeby to było lepiej, ale... I teraz co? 89. On bije za 89. Co tutaj mogłoby pójść nie tak? Pociski na ich osłony. Logika. Musi tak być. Ten tu ma może pancerzyk. Okej, no dobra. Ty masz pancerzyk. Pociski w osłony, tak. To jest takie pół na pół i telefon do przyjaciela, ale duże statki, przewoźniki, trzy mają osłony. Tu jest pancerz, ale to jest łowca, który ma 20 tysięcy kadłuba. Oni mają kadłuba więcej, 64. My mamy więcej kadłuba. No kurczę, to się może nie udać, tak? A tutaj w tym efekty, osobowość dilatacji. A oni sobie coś tutaj chyba zapewnili, tak? Minus 5%, minus 5 punktów zubożenia natury, minus 5 doświadczenia. Ale nie widać tutaj jakiejś przewagi bojowej z tego, z tej osobliwości. Kurczę, no powinniśmy ich rozwalić, tak? Ale... Czy osłony... Mają broń energetyczną przecież, tak? Moc do osłon. I tylko takie efekty są. To jest bardzo ciekawe, że tylko takie efekty są. Komputer powinien atakować najmocniejszą flotę. Więc tego liniowca należałoby chyba przekazać. Do kraka. On ma 120 tysięcy z tym zestawem. I co? I trzeba teraz przywalić jeszcze raz to samo? Broń pociskowa, czyli on mógłby mieć te rakiety. Może rakiety są rozwiązaniem, przecież ja tam dawałem chyba. I pociski, tak.
Może to głupio, że się upieram przy rozwalaniu tej floty, no ale gdzie cudów nie ma, tak? Jeszcze chciałbym zacząć projekt. O, to są jakieś te. To są jakieś niezrobione rzeczy, ale z pewnych ważnych przyczyn. Tak? Nie mamy dużo tego. Orihalcix. Mówi się trudno. To są torpedy. To są pukawki. I one mają osłony, no bo nie elektryczne, czyli prawidłowo. No teraz bohaterowi dałem pancerz, nie wiem, czy to jest, nie jest błąd, ale... No to właśnie, to jeszcze raz pytanie, co się może tu nie udać? Kurzą te slociki, nie? Ale to nie ma cudów, no. To jest dużo statków. Tu praktycznie wszystko ma, nie? No takie bajery muszę brać, bo to już jest przecież prawie wszystko wykorzystane. Nie są na skos, a może to jest dobry pomysł, nie wiem. Dobra, czy gdzieś te statki jeszcze powinny być? Gonos, Nair, Pixis, tak? Okej. Okay. Czyli wsparcie idzie. Teraz, czy to jest ten pirat? Może jakoś załatwić. Chociaż też to się uda. Ryba młot? O, będzie pirat na pewno. To nie kończone. Każda dobra krówka ma ten wejście. Fajnie. Kłębuszek, jak w imię. Bohater 7 poziomu, czyli słaby. Ale no, takie co, takie coś, takie, no. Grywa młot. To jest ciekawe. To jest najsensowniejsze z tego wszystkiego. Jakbym chciał, żeby miał więcej punktów potem. To tam, czy odnawianie czerpności to jest do niczego. Pętacja pancerza.
Użyjemy go. Może gdzieś mu znajdę robotę. No. Niestety fakty są takie, że trochę jeszcze potrwa rozgrywka. Tak, czyli po prostu wykonał dobrą robotę, Behemoth. Idziemy w tą stronę. Czyli są jakieś kłopociki, tak? Sofonko, wiemy o tym. Tak, charakter całe towarzystwo trzyma w kupie. Czy tych dwóch dałoby się połączyć? Nie, żeby to coś miało dać, ale... No, da się. Da się? Nie. No, nie mają punktów. Ja ich wycofam oczywiście. Zaraz poleci tutaj ten kolega, zwłaszcza on się nadaje na dowoziciela. No i teraz powracam do Kraka. Ale on nie ma punktów ruchu. Ten bohaterek jest tutaj troszeczkę przyczepany. Także nie każemy mu walczyć, mimo że ma punkty ruchu. Punkty akcji. Zobaczymy, co na to komputer. Krak powinien mieć... Krak ma petardę. Jak sami widzicie. Komputer trochę się wystrzępił, ale skąd on tak walczy? Czy to dziadostwo, co to on rozpuścił? O, nie chciałem tu zajrzeć. Czy tam dają coś w walce? No tu nie jest napisane, tak? Nie grałem tymi przybyszami, żebym wiedział osobowość dilatacji. Efekty. Doświadczenie. Odzyskiwanie sił. Punkty zubożenia natury. Na planety, doświadczenie natury na statki. Chyba, że coś za okienkiem jeszcze się kryje. Nie ma przydziału, no to trudno, że nie ma przydziału. Jak oni tu się zlecą gdzieś, to on może dostać przydział, albo i nie dostać. Przyczepani są, tak? I będą walczyli, kurczę, ze wszystkimi połączonymi, to może nawet nieźle. Ja cały czas daję moc dla osłon, bo to tak się wydaje logicznie. To teraz jak jest? Pancerze, mamy broń pociskową na pancerze. Tu jest jakiś jeszcze... Mieszanych obrażeń, plopcja pancerza. Przeciwkobronie pociski, no właśnie. Zróbmy to. Ale kurczę, dwa nie wszyscy znowu poszły, nie? By my cloth, your actions deserve the closest scrutiny. Pokojowe wykradanie systemu. No nie podoba mi się tam, że są przejmowani. Rozmawiamy. Pff.
O, tu o kolega załapał punkciki. Dobrze, moje trzeba przydzielić. Potencjał osłon. Anomalie. Zasięg wzroku. Potencjał pancerza samoloty. To ciekawe rzeczy on tu ma. Obrażenia. By my cloth, your actions deserve the closest scrutiny. I teraz tak, on tu się wtrynił i co? I ja mu przeszkadzam. A ten kolos nie doleciał jeszcze, tak? Czyli tak, nasz kierowca, powiedzmy, bombowca, jest w drodze po oddziały, które tutaj zlatują się do systemu OMDOR. A ja sobie łamię głowę, co tu zaszło, że ci przybysze byli tacy odporni. A jest kolos, czemu ja sądziłem, że on nie doleciał? Niedolecona jest coś innego. Flota z popem tych sofonków. To ciekawe. By my cloth, your actions deserve the closest scrutiny. A to teraz przyjmijmy. Bo może on też ma jakieś tam zakazy. Powinien mieć, nie? To może tak, powiedzmy, spowodować ich odczepienie się. I teraz tak, sofonek tutaj coś brzęczał. Czy usunąć ten statek tutaj? To jest jakiś słaby statek. Zajrzyjmy do projektów szkunerów. Jedna pukawka i ta słaba. A teraz jak tu jest z prędkością? Oj, nie, dobrze, aha. Czy one muszą być aż tak bardzo teraz z tymi setkami takimi, łohoho? W ogóle nie mają obrony obsadzenia, no dobra. Szkunery. To daje największą szybkość. Nadal jest 8, tak? Było 8 wcześniej. I tak by trzeba było zostawić, bo czy ta cecha im się przyda? On z statkami wsparcia, tak? Ja to wykorzystuję jako pomocniczy. To mi serce boli, że nie mogę tego wykorzystać. To jest bardzo mocne.
Kasiory brakuje, tak? Czyli co, znowu idziemy handlować surowcami. Wszyscy tysięcy z tylko z tego. No to już chyba wygląda całkiem dobrze. No, no tak, znowu zapomniałem, że ulepszenie składania swoich zgacza. A tam się dało chyba, nie? Kuracjusza. Czy ja tu ich nie ulepszałem czasem? Nie, ja tu ich naprawiałem. Tam było raczej tylko naprawianie. Homdor tu przyleciał. Niech czeka. Zuben, to lecisz dalej. Po prostu ciśniesz gościu. No, Janus przejmujemy i to nie pasuje. No, czy to moja wina, że się przejmuje? Nie moja wina. Trzeba było tutaj się nie wprowadzać. No dobra, to chyba wszystko ma, jest pod kontrolą w tej chwili. To są takie właśnie przygody wojenne, powiedzmy, ubarwiające klikanie kolejnych tur. Czyli odnawiamy floty, które cokolwiek się poszczerbiły. No i zobaczymy, kiedy się komputerowi znudzi wojowanie i czy będzie jeszcze trzeba toczyć jakieś wielkie bitwy. Obronie chociażby sofonków tutaj, kurczę, dzielnie budujących obelisk. Pies wie, kiedy oni skończą. No, ale za oglądanie tego filmu bardzo dziękuję i do zobaczenia. Na razie, cześć.